tym miejscu chciałem powiedzieć, bardzo się cieszę, że po 19 latach wracamy. Wracamy, będziemy w pierwszej lidze. Po 6 latach, również w Bacie, Podkarpacie znajduje swoje miejsce w pierwszej lidze. Bardzo się w tym miejscu cieszę, że jestem związany Mielec, że te sprawy dzieją się właśnie w tym czasie, między innymi w trakcie naszej kadencji. Mówię naszej kadencji, bo obecni są tutaj również radni miejscy, gdzie wspólnie podejmowaliśmy działania, aby między innymi starać się wspierać ten sport. Ale to nie nasze działanie jest najważniejsze. W tym miejscu chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować piłkarzom. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować trenerowi, panu Januszowi Białkowi, całemu już sztabowi szkoleniowemu, w tym między innymi prezesowi Jackowi Orłowskiemu, tutaj, który również z nami jest obecny. Serdecznie gratuluję zarządowi FKS Stal Mielec oraz naszym sponsorom. I wreszcie bardzo, bardzo się cieszę, że mogę pogratulować wam, nam, kibicom, tym osobom, które są razem z klubem, nie tylko w czasie, kiedy klub się do góry, ale również w tych momentach, kiedy mieliśmy również i te trudne sytuacje i kibice byli wierni temu klubowi. Jesteśmy dumni z nas wszystkich. Szanowni Państwo, na koniec jedna bardzo ważna rzecz. Wspólnie kiedyś na początku deklarowaliśmy, że podejmiemy działania, aby wspierać mielecki sport. Te działania czynimy i w tym momencie, tuż przed nami, między innymi działania związane z utworzeniem spółki. Spółki, którą mam nadzieję będziemy, jestem o tym święcie przekonany, spółki, którą podkreślam, tworzymy razem. Razem z obecnymi tutaj radnymi chcemy dążyć do tego, aby wzmacniać ten sport. Tak, aby go ustabilizować, tak, abyśmy byli faktycznie naprawdę mocno widziani na naszym rynku sportowym. Myślę, o tym też trzeba sobie powiedzieć. W tej chwili takie działania miasto już prowadzi. Jesteśmy tuż przed zbliżającą się sesją, na której ten temat będzie podnoszony. W tym miejscu jestem święcie przekonany, że znajdziemy dobrą drogę do tego, żeby rozwijała się i Tożna, i Tęczna.